panią prezes i panią dyrektor, która poprosiła, żeby oczywiście symboliczne. Jest to ostatni możliwy oddział. No właśnie, ja właśnie z największą radością dokonam tego przecięcia wstęgi, bo przez 20 lat działalności naszej fundacji udało nam się wesprzeć przeszło 600 jednostek szpitalnych, w których leczone są dzieci. Także to są bardzo duże pieniądze, które przekazywaliśmy przez całe lata, ale ponieważ fundacja nasza teraz bardziej zajęła się dojrzałym społeczeństwem, bo naszym sztandarowym programem jest program oswajania starości i takich młodziaków troszeczkę mniej będzie w naszym codziennym myśleniu, więc zamykając program motylkowych szpitali, cieszę się, że to właśnie w waszej jednostce tak piękny projekt powstał i ogromnie dziękuję Emilii, którą poznałyśmy nie tak dawno temu, rozmawiając na tematy onkologiczne i konieczności zmiany mentalności, podejścia do leczonego dziecka i przez lekarzy, i przez cały personel, i przez rodziców. Wiedziałam, że w jakimś miejscu się spotkamy, ale nie sądziłam, że to będzie szpital w Wołominie i tak pięknie zrobiony oddział. Także z największą radością, przecinając wstęgę i otwierając ten oddział, zamykamy projekt motylkowych szpitali na terenie całej Polski. A przede wszystkim, kochani, ja chciałam podziękować wszystkim wolontariuszom, bo to jest najważniejsze, bo bez was ten oddział by nie powstał i nasza idea była właśnie taka, że my przekazujemy środki. Ogromnie dziękuję, że także miejscowe władze zrobiły cały remont, bo to już jest pokłosie tego, prawda? Można było pomalować te ściany po wykonanym remoncie, ale przede wszystkim chcieliśmy, żeby w danym miejscu, w którym odbywa się nasz projekt, byli właśnie wolontariusze. To dziesiątki tysięcy osób wzięło udział w tym naszym projekcie, a wszystkim tym, którzy są dzisiaj, z głębi serca dziękuję i podziękujcie wszystkim tym, których dzisiaj nie ma, bo jak rozumiem, druga połowa nie mogła przybyć na ten fajny moment.